Ej, pokażę Wam, jak zrobić sobie taką narzutę na łóżko. Narzuta składa się z 70 motywów. To jest duża praca. Wydaje się taka trochę skomplikowana, ale nie jest aż tak źle. Zaczniemy od. Poczekaj chwileczkę. Zaczniemy od. Spotkamy się w trzecim rzędzie, od razu mówię, bo zaczniemy od. Robimy 8 oczek łańcuszka. Zamykamy oczkiem ścisłym, robimy 3 oczka do góry zamiast pierwszego słupka i oprócz tego jeszcze 15, czyli musi być 16 pojedynczych słupków dookoła. To będzie rząd pierwszy. Rząd drugi, robimy 3 słupki do góry, jedno oczko na poprzeczkę i jeszcze 15 pojedynczych słupków oddzielonych od siebie jednym oczkiem łańcuszka. Czyli to jest pierwszy i drugi rząd. 8, 16, 16 oddzielonych jednym oczkiem łańcuszka i spotkamy się na rzędzie trzecim. Bierzemy się do pracy. Dobrze. Zrobiłyśmy sobie dwa pierwsze rzędy składające się z 16. Teraz przechodzimy do rzędu trzeciego, który będą takie właśnie boczne. Jak to robimy? Raz, dwa, trzy do góry. Następnie przytrzymujemy sobie tutaj i robimy raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nawijamy. I tutaj w ten czwarty od dołu wbijamy się i robimy słupek na tym poprzednim słupku. Ja to nazywam boczniaki. Bo nie wbijamy się w te kółko, które właśnie zrobiliśmy, tylko w słupki, które teraz właśnie zrobiliśmy, jeżeli to ma jakiś sens. I oprócz tego jednego musi być jeszcze trzy, więc tak. O. Na początku jest ciężko. Trzeba robić na początku powoli, tak? I wychodzi coś takiego. I teraz tak. Nawijamy i pod następny robimy słupek. Tak. Raz, dwa, trzy. Nawijamy i tu znowu nie w kółko, ale pod słupek robimy następne trzy. Trzy słupki. Raz, dwa. Zmieniłam sobie stół i miejsce pracy. Mam nadzieję, że będzie też dobrze widać. Tak wychodzi, tak? I jeszcze raz. Pod słupkiem. Raz. Raz, dwa, trzy na pierwszy słupek. Nawijamy. I tutaj pod ten słupeczek znowu jeszcze trzy. Raz. Dwa, raz, dwa, trzy. I wychodzi nam coś takiego. I teraz, moje kochane, musimy zrobić to wszystko dookoła. Jak zrobimy to dookoła, to wyjdzie nam ich 16. Tak? Tak jak tutaj. Jak zrobimy to dookoła, ten trzeci rząd, to czwarty rząd będzie bardzo prosty, bo w czwartym rzędzie będziemy robiły 4 oczka łańcuszka pomiędzy zaczepiane na końcówkach tutaj. Czyli czwarty rząd, cztery oczka łańcuszka między tu, raz, dwa, trzy, cztery i tu. I tak dookoła. To jest rząd czwarty. Rząd piąty. W rzędzie piątym na tych tutaj
łańcuszka z czterech, zrobimy sobie sześć słupków pojedynczych, bez żadnych przerw, po prostu nawijamy i robimy pod tymi czterema dookoła. I to będzie rząd piąty. W rzędzie piątym robimy sześć. Ok? I spotkamy się w rzędzie szóstym. Miłej pracy. Rząd szósty. W rzędzie szóstym robimy trzy oczka łańcuszkiem do góry i jedno oczko łańcuszka na poprzeczkę. Następnie nawijamy i słuchajcie, omijamy następny i wbijamy się w następny, robiąc sobie słupek. Czyli będzie tak: słupek, jedno oczko łańcuszka, omijamy jeden, wbijamy się w następny. I to jest cała filozofia rzędu szóstego. Czyli półsłupek, oczko łańcuszka, półsłupek, oczko łańcuszka, a tu na dole w co drugim słupku z poprzedniego rzędu. To jest rząd szósty. Rząd siódmy. Rząd siódmy to będzie trochę zabawy, bo będziemy robić potrójne pikotki. Ale spokojnie, nie panikujemy. Zaraz wam wszystko pokażę. Czyli tak, zaczynamy od zrobienia trzech oczek łańcuszka. Następnie nawijamy i w następny słupek robimy słupek. Tak. Widać? I teraz raz, dwa, trzy do góry. Raz, dwa, trzy do góry. I robimy sobie pikotek. Tak? Teraz zobaczcie. Znowu raz, dwa, trzy. I w to samo miejsce wbijamy się znowu. Zaczepiamy drugi pikotek. Tak? I teraz znowu raz, dwa, trzy. I znowu tutaj w ten środeczek zamykamy trzeci pikotek. Następnie robimy raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. I wbijamy się w następny słupek. I wyszło nam coś takiego. Teraz wam pokażę. Widać? Koniczynka. Teraz się poplątało mi nitka. I teraz, jak zrobiliśmy to, to zrobimy znowu. Raz, dwa, trzy. O, słup. Dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka. I w następny słupek nawijamy i zrobimy znowu sobie koniczynkę. Tak? Raz, dwa, trzy. Wbijamy się tutaj w ten środeczek i znowu robimy raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy oczka. Znowu w ten środeczek. I znowu raz, dwa, trzy. Znowu w ten środeczek. I teraz raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. I zaczepiamy się w następnym słupku. I teraz robimy znowu raz, dwa, trzy. Nawijamy i robimy słupek, w który będzie pikotek. Potrójny pikotek. Ale zobaczcie, jak to wychodzi. Jak to wygląda. Wygląda to w ten sposób. Tak? Wygląda to w ten sposób. Tu jest, gdzie jest ten potrójny pikotek? Tu. To jest ten rząd. Ok? Czyli robimy tak dookoła. W jednym słupku będzie pikotek, potem będą trzy, tak, trzy oczka łańcuszka, potrójny pikotek, no, trzy oczka łańcuszka, słupek, na tym słupku potrójny pikotek, potem trzy oczka łańcuszka do następnego słupka z poprzedniego rzędu i znowu trzy w górę, nawijamy, robimy słupek. I tak dookoła. Do zobaczenia w rzędzie ósmym. Rząd ósmy
moje drogie, będzie bardzo prosty, bo będziemy robili, na razie skupcie się na tym. Także rząd siódmy, miłej pracy. Teraz tak, zamykamy rząd siódmy. Zamykamy rząd siódmy, wbijamy się tym ostatnim. Tutaj zrobiliśmy trzy, tak? Wbijamy się tutaj. Zamykamy. I teraz tak, teraz sobie tak przespacerujemy się, zrobimy sobie parę takich słupeczków tutaj, trululu. Przejdziemy aż na środkowy listek tej koniczynki, ok? I zrobimy sobie jeden oczek łańcuszka, jedna oczka, jeden oczek łańcuszka. Następnie zrobimy sobie trzy oczka, raz, dwa, trzy. I tutaj podwójnie nawijany słupek w to łączenie trzech z poprzedniego. Zobaczcie. Zaraz to wszystko Wam się wyjaśni. I znowu trzy oczka łańcuszka i zawieszamy się tutaj na czubku naszej koniczynki. Tak to wygląda. Czyli tak, na czubkach koniczynki zawieszamy, robimy trzy oczka łańcuszka, podwójnie nawijamy, wbijamy się tutaj w te łączenia. Znowu trzy. Bez żadnego nawijania, od razu w czubek koniczynki. Znowu trzy oczka łańcuszka, nawijamy i włączenie. Tak będzie wyglądał ten rząd. To jest rząd ósmy. Mam nadzieję, że jest teraz już jasno wszystko. Czyli trzy oczka łańcuszka, podwójnie nawijany słupek, trzy oczka łańcuszka, zawieszamy się na końcu tej koniczynki i znowu trzy oczka łańcuszka, koniczynka. Tak wygląda rząd ósmy. Bardzo fajnie. Ok, rząd dziewiąty i rząd dziesiąty zrobimy teraz. Rząd dziewiąty to będą znowu nasze boczne, skośne słupki, a rząd dziesiąty będą łańcuszki z pięciu. I dla tych, których, żebym musiała Wam, to Wam powtórzę trochę. Teraz tak, zrobimy jedno oczko takie, przechodzimy na środek i robimy nasze boczne. Raz, dwa, trzy, przytrzymujemy, raz, dwa, trzy, nawijamy. Tu robimy trzy. Raz. Dwa. Trzy. Nawijamy i w następny, i w... Gdzie to było? No tak. I pod następny, czyli będziemy tutaj, wiecie co będziemy robić? Będziemy robić te boczne pod każdym łańcuszkiem. Czyli tak, pod każdym, ok? I znowu nawijamy i znowu robimy. Przerobię jeszcze ze dwa, trzy z Wami, żeby było wiadomo. Jaki dzisiaj ruch na wiosce? Umalowałam paznokcie, bo mi ktoś zwrócił uwagę. Dostałam wiadomość, że mogłaby Pani zadbać o... Boże, ludzie na takie rzeczy naprawdę patrzą. Pomalowałam, ale wiecie co, jak mam farmę, zwierzęta, owce, psy.
psy, koty. Psy, koty mamy z Parkinsonem. To nie jest tak łatwo. Dobra, teraz tak. Rząd dziewiąty to będą te boczne, czyli w każdej z tych tutaj naszych ramek robimy boczny dookoła i na końcu zaczepiamy się tutaj na końcu, tak? I przechodzimy do rzędu dziesiątego. Rząd dziesiąty będzie składał się z łańcuszków po 5 zawieszonych na czubkach naszych bocznych. Dobrze? Czyli rząd dziewiąty robimy te boczne, rząd dziesiąty 5 oczek łańcuszka między każdym i spotkamy się w rzędzie 11.